Doktor Bożena Rabikowska, pasjonatka lokalnej historii z Szynkielowa i od niedawna członek Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego, została uhonorowana złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej. O medal ten wystąpiło Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, a mianowicie grono osób, które fachowe, które zna historię i które to docenia. Oni byli w Szynkielowie na uroczystościach poświęconych, część tych ludzi. Ale ja chcę od razu zastrzec, ten medal powinni dostać Szynkielowianie. Nie. I na czele z księdzem proboszczem, z Jackiem Frysiem, ponieważ to ja tylko byłam takim organizatorem, ja zbierałam, ale wszyscy się włączyli, wszyscy pomagali. Dzieci pomagały, nastrój, który stworzyły dzieci niosące się najpierw świece na symboliczny grób, czy potem róże w podziękowaniu żołnierzom walczącym o wolność Polski, no to nie jest tylko jedna osoba, tego nie może zrobić jedna osoba. Ja mam świadomość, że mnie jest może łatwiej, bo ja umiem szukać. Ale przecież ja nie, ze mną jeździli po różne osoby, koledzy z koła przyjaciół, szkoły podstawowej, kolega z Sieradza po archiwach, szukając nazwisk, szukając dat urodzenia, dat śmierci. No ja bym chciała, mi się marzy, aby każda miejscowość miała tak jak parafia Szynkielów, zidentyfikowanych, zinwentaryzowany po prostu swoje kości swoich bliskich, bo ci ludzie nie mają grobów często. Odznaczenie przyznawane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zostało wręczone w minioną niedzielę podczas powiatowych obchodów Święta Niepodległości w Białej.